Dzień dobry, witam serdecznie dzisiaj. Dzisiaj chciałam pomówić na temat tego, skąd się bierze wartość Bitcoin. Miałam ostatnio rozmowę z moim serdecznym kolegą Mirkiem i pojawił się ten temat, ale skąd ten Bitcoin ma taką, a nie inną wartość. I myślę, że to jest pytanie, które nurtuje e, wiele osób na, 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 dzi na dzień dzisiejszy. Myślę, że jest to, jest to kwestia e, na, m, czy, czy za, zagadnienie, na, na, na temat którego większość osób, zwłaszcza tych osób, którzy są e, niechętni, E, Kryptowalutom jako takim. E, tak, tak, to pytanie się pojawia, to pytanie, to pytanie cały czas jest, skąd się to bierze, dlaczego ten bitcoin jest tak ważny, co to w ogóle są te kryptowaluty, kto to w ogóle wymyślił i, i po co to jest. I to są pytania, które, ale przede wszystkim na pewno e, m, e, też wchodzi takie, takie mocne zastanowienie, dlaczego bitcoin jest wart 50 tysięcy dolarów, jeden bitcoin. I to są te rzeczy, e, które dzisiaj chciałabym. Chciałabym e, krótko, jasno e, omówić, tak, żeby e, m, może się troszeczkę rozjaśniło, i może, był, może będziecie mieli troszeczkę inne spojrzenie na, na tę tą, na tą kwestię, na to zagadnienie. Zaczniemy od tego, co się dzieje z obecnym, e, z obecnym pieniądzem. Z obecnym pieniądzem dzieje się bardzo źle. E, Obecny pieniądz. Um, Richard Nixon w 1971 roku zakończył parytet, czyli wymienialność pieniądza papierowego na złoto. I od tamtego tak naprawdę czasu, czyli od początku lat 70., wartość pieniądza jako takiego, obecnego pieniądza, czyli pieniądza, to się nazywa po angielsku fiat money, a po polsku fi, pieniądz fiducjarny, czyli pieniądz drukowany, ten, który, którego obecnie, obecnie używamy, od 1971 roku tak naprawdę ten pieniądz zaczął tracić na wartości, ponieważ. Przestał być e, jak gdyby dobrem wymienialnym na złoto, natomiast jego wartość zaczęła być ustalana centralnie przez rząd w tym momencie Stanów Zjednoczonych i innych też, też, też państw. Y I. Potem jedno z ważniejszych wydarzeń, które miało miejsce w 2008 roku, czyli potężny kryzys, który był spowodowany tak naprawdę piramidą finansową, w którą to zostały wciągnięte nie tylko osoby prywatne, ale i banki. Ten kryzys. Jeż spowodował jeszcze większą dewaluację wartości pieniądza. I to, co jest e, najtragiczniejsze w tym wszystkim, a mianowicie to, że fakt, że od 2008 roku rządy ani banki nie, nie nauczyły się niczego. Czyli nie wzięły, nie wyciągnęły lekcji z mm, kwestii. Pożyczania, non-stop, zapożyczania się. My w tej chwili stoimy na skraju kolejnego potężnego kryzysu finansowego, właśnie spowodowanego tym, że pieniądz obecny, pieniądz papierowy, pieniądz fiducjarny jest pozbawiony absolutnie, całkowicie wartości. Nie wiem, czy słyszeliście, w Stanach Fed wprowadził zero stopy procentowej. Co to znaczy? To znaczy, że Banki prywatne nie muszą wpłacać depozytów, chcąc udzielić pożyczek e, zwykłym ludziom. Teoretycznie dla zwykłego człowieka jest to fajna rzecz, bo wtedy ten, jak gdyby, kredyt jest tańszy, ale de facto świadczy to o tym, że tak naprawdę dane państwo, dany bank centralny pozbawia się jakiejkolwiek możliwości e, gwarantu. Bycia gwarantem dla tych banków, czyli tak naprawdę dla, dla, dla ich klientów, dla tych banków prywatnych, które tych kredytów udzielają. Ponieważ niewpłacony depozyt przez bank prywatny powoduje to, że bank centralny będzie musiał będzie musiał ewentualnie wypłacać czy dywidendy, czy odszkodowania, itd. Tak tak czyli ten pierwszy element wyniku który ma wpływ na wartość bitcoin, jest związany z tym, co się obecnie dzieje z naszym aktualnym pieniądzem. I ta totalna inflacja, totalne zapętlanie się coraz to większych pożyczek sprawia, że wartość pieniądza jest tak naprawdę żadna. Na dzień dzisiejszy zadłużenie Polski jest Przeogromne. Mamy tak zwany dług wewnętrzny i dług zewnętrzny. To, co się w tej chwili szykuje, to, co szykują rządy wszystkich państw, i obecne, nazwijmy to epidemia czy pandemia, jest również związana z wymuszeniem na ludziach pewnego sposobu zachowania, o czym za chwilę wspomnę, dlaczego to jest i dlaczego ta Epidemia tak zwana jest przedłużana. Myślę, że każdy z Was widzi, jak coraz większą kontrolę, czy jak coraz bardziej stara się rząd, na nie tylko polski, rządy na, na, na świecie. Starają się wykorzystać pseudo, pseudo, pandemię po to, żeby wprowadzić jeszcze większe narzędzia kontroli. Dlaczego? Zaraz, zaraz o tym powiem. Jak to się ma, jak to się ma z pieniądzem? Czyli mamy totalną inflację pieniądza, który, który w tej chwili jest. Jest on dodrukowywany na potęgę, nie mając najmniejszej wartości, jak nie, nie, ma, nie mając pokrycia, coraz mniej, mniej jest pieniądza e, tego fizycznego w obiegu, coraz bardziej jesteśmy, przechodzimy na, na tak zwane elektroniczne wymiany finansowe, e, czyli coraz mniej tych banknotów czy monet mamy, mamy w portfelach, czyli jednym z elementów, dla których Bitcoin i inne kryptowaluty rosną w swoją wartość jest to, że pieniądz obecny, czyli ten pieniądz, którym się na dzisiaj posługujemy, jest coraz to mniej warty i, i, i inflacja jest przepotężna. Kryzys, który, który zaraz nas dopadnie, kryzys finansowy pokaże nam wszystkim. Do czego, do czego było potrzebne wypł oficjalnie rzecz biorąc wypukanie skarbców państwa? Co jest bzdura, bo, bo te skarbce państwa są wypłukiwane, czy, czy e, 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 przestają mieć swoją wartość w rzeczywistym przełożeniu na, na wartość materialną pieniądza. E, to się dzieje od 2008-2009 roku. Ale to wszystko jest potrzebne rządom, żeby zacząć wprowadzać pieniądz elektroniczny. I zaraz o, tym dojde, zaraz o tym będę mówiła. I teraz. Pieniądz elektroniczny, ten, który będzie wprowadzony, będzie cały czas oscylował i funkcjonował w oparciu o scentralizowany, Internet jako taki. Co to znaczy zcentralizowany internet? To znaczy, że e Pomimo tego, że z mojego komputera do komputera, gdziekolwiek na świecie, jakakolwiek wiadomość może się dostać, ale bez względu na to, czy, czy po drodze, czy inne komputery są włączone, czy tamten, tamten odbiorca ma włączony komputer, ta wiadomość dzięki internetowi się dostanie do, 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 do odbiorcy. Natomiast wszystko to, co po drodze, gdziekolwiek ta wiadomość przechodzi, czy na przykład gdziekolwiek ta transakcja finansowa pomiędzy mną a kimś się odbywa, to się dzieje na serwerach, które są zcentralizowane, które są jak gdyby w rękach jednej instytucji, drugiej instytucji, trzeciej instytucji. Dla przykładu Wam powiem, że jeśli chodzi o przelew pieniężny zagraniczny, nasze dane przechodzą przez pięć różnych dużych serwerów, które należą do banków i pośredników. I my pięciu pośredników. Płacimy za to, że możemy dokonać transakcji naszymi pieniędzmi. Obecny system, system internetu, internetu drugiej generacji, jest systemem scentralizowanym, czyli możemy sobie wyobrazić sieć internetu na całym świecie, ale pomiędzy nami są Potężne serwery należące do jednej firmy. I na tych serwerach, jednej, drugiej czy trzeciej, de facto, e, e, ile by ich nie było, te serwery są własnością prywatnych firm. I tylko te prywatne firmy mają, e, mogą e, wchodzić na te serwery i mogą z naszymi danymi i z zapisanymi transakcjami robić. Co chcą. Na tym polega obecny internet i dobra wiadomość jest taka, że to się zmienia, ponieważ wchodzimy powolutku, ale wchodzimy w internet trzeciej generacji, który będzie zdecentralizowany czyli nie będzie wszystko skupione na jednym, drugim czy trzecim serwerze będą e, wszelkiego rodzaju wydarzenia w internecie czyli przepraszam bardzo czyli również e, transakcje finansowe będą składowane. W blokach w łańcuchu, o których zaraz, zaraz będę troszeczkę więcej powiem. Czyli mamy obecnie centralizację, mamy obecnie wszystko rządzone w rękach albo prywatnych firm, albo, albo banku centralnego, bo mówimy, mówimy o, o pieniądzach. I to daje tym instytucjom. Przepotężną władzę nad nami, to da, bo to daje im tak naprawdę władzę nad naszymi pieniędzmi. Te nasze pieniądze są trzymane u nich na serwerach, te nasze konta są trzymane u nich na serwerach, oni mają dostęp do naszych kont i tak naprawdę w momencie wprowadzenia pieniądza elektronicznego, w zależności od e, tego, czy nasze zachowanie będzie odpowiednie, w cudzysłowie, to albo będziemy mieli dostęp do tych naszych kont, albo tego dostępu nie będziemy mieli, ponieważ bank na polecenie rządu będzie mógł odciąć nam. E, dostęp. Nasza aplikacja, na przykład na, na, na bankowa na naszym telefonie, smartfonie, nie będzie się mogła skontaktować z, z bankiem, ponieważ ten dostęp będzie odcięty. I będzie to możliwe dlatego? Dlatego, że to w tej chwili wszystko jest scentralizowane. Wszystkie nasze dane, wszystkie instytucje finansowe, wszystkie nasze pieniądze są na serwerach u firm, których, do, które, mają, które, które tym zawiadują. I o tym decydują, co się dzieje na naszych kontach. Ok. E czyli mamy dwie najważniejsze rzeczy, czyli potężna inflacja, potężna bezwartościowość pieniądza, który w tej chwili obowiązuje, i całkowita centralizacja, czyli e oddanie władzy nad naszymi e pieniędzmi, tak na dobrą sprawę bankom, pośrednikom, ponieważ. To wszystko leży u nich na serwerach. I teraz wracam do Bitcoin. Bitcoin stworzony w 2008-2009 roku przez nie wiadomo naprawdę kto się pod tym pseudonimem ukrywał Satoshi Nakamoto był odpowiedzią na. To, co się stało właśnie w 2008 roku, czyli, czyli na, na, na tamten kryzys, ale przede wszystkim był w reakcją buntu i sprzeciwienia się temu, żeby nasze pieniądze były w rękach kogoś, kto tak naprawdę nie ma wpływu na to, jak ciężko my pracujemy i jak my zarabiamy te pieniądze czyli żeby te żeby ideą było to, żeby stworzyć taką e, wartość, e, nazwijmy to walutą lub pieniądzem, która nie będzie podlegała. E, Kontroli banku centralnego, ani rządu, czyli która będzie spełniała wartości same w sobie, ale nie będzie kontrolowana i nie będzie zależała od tego, czy na serwerze jakiejś firmy, czy na serwerze jakiegoś banku, czy w rękach jakiegoś rządu będą te pieniądze, które będziemy zarabiać. I to było ideą i tak został stworzony protokół, na którym pracuje i został stworzony Bitcoin. Jest to oparte na technologii blockchain, czyli na technologii, która niesie ze sobą całkowitą decentralizację, niesie ze sobą niemożliwość manipulowania wraz z zawartej i dokonanej transakcji. Ponieważ jest ona zakodowana, czyli jest zakryptowana, i daje nam przede wszystkim odporność na, 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 na inflację, ponieważ w przypadku Bitcoin ich ilość całkowita wynosi 21 milionów Bitcoinów. Czyli tak jakbyśmy sobie wyobrazili, że będzie na przykład 21 milionów. Mieszkań na świecie i nie będzie możliwości dobudowywania tych mieszkań. W związku z tym logiczną rzeczą jest, że wartość takiego mieszkania, jeżeli ono będzie dalej spełniało z pewnego rodz rodzaju warunki, będzie niosło ze sobą wartość, cena takiego mieszkania będzie rosła. I tak też się dzieje z Bitcoin, ponieważ lub tak jak na przykład, często bitcoin jest porównywany do złota, ponieważ jest go mało, jest, albo nawet można powiedzieć, jego liczba jest ograniczona. Jego wartość jest cały czas e, rosnąca, ponieważ jest go coraz mniej, a jednak jest potrzebny w wielu dziedzinach przemysłowych do wytwarzania wielu rzeczy: medycyna, nauka, technika, technologia, e, biżuteria itd. itd. E, ale jeszcze w przypadku Bitcoin jest to, że Bitcoin zapewnia anonimowość. To znaczy, i tu jest bardzo ciekawa rzecz, moje dane, twoje dane, jeżeli, masz, jeżeli zdecydujesz się na zakup Bitcoin, czy zainwestowanie w Bitcoin czy w jakąkolwiek inną kryptowalutę, zawsze będą nieznane dla osoby, z którą wchodzisz w transakcję. Na tym właśnie polega krypto, krypto, na tym polegają kryptowaluty, bitcoin, inne kryptowaluty, blockchain, technologia jako taka właśnie na tym się opiera, na całkowitej anonimowości. I teraz zobaczcie, są bardzo dwie ciekawe rzeczy. O ile w obecnym systemie nasze dane, nasze pieniądze są złożone i manipulowane, kontrolowane przez bank na ich serwerze i my... Absolutnie nie mamy, nie mamy dostępu, na przykład nie jesteśmy w stanie zobaczyć, czy ktoś, kto nam przesyła pieniądze, czy nie brał udziału w jakimś, czy nie jest kimś poszukiwanym, nie jest kryminalistą. Mnóstwo rzeczy, które, do których nie mamy w ogóle dostępu. Nie wiemy, co się dzieje na tych serwerach z, na, z naszymi danymi, na przykład. Nie wiemy, komu one są udostępniane. Nie wiemy, dlaczego, wiemy oczywiście, rząd, urzędy, absolutnie wszyscy te instytucje mają do nich dostęp. W przypadku technologii blockchain, czyli w przypadku tej technologii na której zbudowany jest stworzony Bitcoin. Taka sytuacja jest niemożliwa, ponieważ nie ma jednego serwera, nie ma banku centralnego. E są poszczególne bloki, w tym, że właśnie łańcuchu Bitcoin, w których to blokach znajdują się zapisane wszelkiego rodzaju transakcje, od pierwszej transakcji, która miała miejsce w 2009 roku. Te bloki są widoczne w całej sieci. Można zobaczyć jakie transakcje miały miejsce, na jakie kwoty miały miejsce, kiedy miały miejsce, ale nie można w ogóle zobaczyć, kto stoi za tymi transakcjami. W tym momencie mój kolega Mirosław powiedział no tak, ale, ale wiemy o tym tej niesławnej opinii niesławnej historii. Związanej z Bitcoin i z e, tak zwanym e, czarnym internetem. E, bez względu na to, czy e, Bitcoin był używany, czy jest używany, czy będzie używany, czy inne kryptowaluty będą używane do zapłaty za towary nielegalne, to będzie to mały odsetek e, m, tej. Tego, co się wiąże z Bitcoinem, bo to tak jakbyśmy powiedzieli, bo teraz pytanie jest, czy. To bitcoin jest winny temu, że istnieje czarny, czarny internet, dark web? Czy to bitcoin jest winny temu, że został stworzony podziemny internet, który pozwala na sprzedaż różnego rodzaju rzeczy, sprzedaż ludzi, sprzedaż broni, sprzedaż narkotyków, sprzedaż czegokolwiek, hakerskich programów? I teraz pytanie, czy to bitcoin jest temu winny? Nie, ponieważ to zostało stworzone wcześniej. Bitcoin jest wykorzystywany do zapłaty. Dlaczego? Dlatego, że zapewnia anonimowość. Ale to tak, jakby powiedzieć, że, że, to, jest, że to jest stwierdzenie, że, że dlatego Bitcoin jest niedobry, bo jest używany przez kryminalistów. Myślę, że jest daleko posuniętym szaleństwem takie stwierdzenie. I teraz macie w skrócie pokazane dwa systemy, czyli system obecnego pieniądza, całkowicie scentralizowanego, całkowicie w kontroli, w rękach rządów banku centralnego, całkowicie dającego im władzę nad naszymi pieniędzmi. I jak wprowadzony zostanie pieniądz elektroniczny, to, czyli pieniądz namacalny, fizyczny przestanie istnieć, to wtedy jedno przyciśnięcie klawisza na a komputerze w danym banku, bo taka będzie decyzja, odetnie nas od naszych pieniędzy. W przypadku kryptowalut, czy to będzie Bitcoin, czy to Ethereum, czy inne kryptowaluty, taka rzecz jest niemożliwa, ponieważ wszystkie transakcje w kryptowalutach mają miejsce pomiędzy mną a osobą, której albo ja przesyłam pieniądze, albo od osoby, która do mnie przesyła pieniądze. Nie ma pośredników. Te tak, jak, tak jak wymiana maila, tak e, ta transakcja w kryptowalutach ma miejsce. Nie ma pośredników. Ona jest od osoby do osoby. Mało tego, w Bitcoin, czyli w kryptowalutach, tak jak wspomniałam wcześniej, mamy e, tak zwaną e, współdzieloną. Księgę zapisów wszystkich danych, czyli te wszystkie transakcje, które się odbywają w danej sieci, w danym blockchain, w danej kryptowalucie, nie są składowane na jednym serwerze u jakiejś prywatnej firmy. Są rozłożone. W całej sieci, w tychże właśnie blokach, które stanowią łańcuch. I to do tego mamy wgląd wszyscy, którzy jesteśmy w danej sieci, którą, którą a, daną krypto, kryptowalutę e, używamy. E, I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że e, gdyby nie było alternatywy, gdyby nie było e, możliwości wyboru w momencie kiedy Zostanie wprowadzony pieniądz elektroniczny, gdyby nie było wyboru, gdyby nie było parę lat pracy, ciężkiej pracy na tym, żeby taka technologia powstała, żeby takie możliwości powstały, żeby taka pewność powstała, żeby, żebyśmy mogli być pewni i czuć się bezpieczni, że naszymi pieniędzmi będziemy tylko my zawiadowywać, że nie będzie pośredników, że nie będzie manipulacji, że nie będzie kontroli. To Gdyby takiej alternatywy nie było, to e, sami widzicie, do czego by doszło. E, ta obecna rzecz, która, która się dzieje, czyli przedłużanie tych wszystkich historii, e, tych, tych e, liczb o zgonach, tak naprawdę służy e, temu, żeby. E, Wprowadzać, żeby dać rządom, bo to rzecz nie tyczy rządu polskiego, żeby dać rządom e, wymówkę do tego, żeby wprowadzać pewnego rodzaju ustawy, które e, dają rządom coraz to większą władzę nad, e, nad, nasz, nad nami po prostu. I e, w tej chwili, jeżeli chodzi o Bitcoin, ponieważ jest to najstarsza kryptowaluta najbardziej ustabilizowana, coraz więcej banków, światowych banków, otwiera się na, na takie właśnie możliwości, żeby dokonywać transakcji, żeby były możliwe transakcje w kryptowalutach przy pomocy Bitcoin w tym przypadku. Ponieważ jest to, jest to tak jak mówię, no jest to najstarsza, najstarsza kryptowaluta i stąd też jej wartość jest. Największa w tej chwili. Myślę, że ona będzie takim, ponieważ kolejne kryptowaluty wchodzą i ich wartości zależą od tego, jaką technologię oferują. I tutaj możecie zrobić sobie takie porównanie, jakbyście popatrzyli na obecną giełdę. Papieru czy giełdę towarową, to mamy różnego rodzaju towary, czy, lub mamy akcje firm, które produkują różne rzeczy. I w zależności od tego, jak wartościową rzecz produkuje dana firma, taką wartość ma jej akcja na, na giełdzie. Z kryptowalutami jest bardzo podobnie. Przy czym, tak jak mówię, pamiętajcie, te Kryptowaluty, ponieważ zbudowane są na technologii blockchain, nie są podatne na manipulacje, na, na centralizację, nie są podatne na to, żeby, żeby dokonywać oszustw pomiędzy ludźmi, którzy wchodzą w, między sobą w transakcje czy dokonują między sobą transakcji finansowych. I e w skrócie można powiedzieć, że właśnie na tym polega na tym polega wartość obecnie bitcoina. I tak jak powiedziałam, mam nadzieję, myślę, że on pozostanie bitcoin jako taki, takim, ponieważ w którymś momencie, nie, na, nie za naszego życia, ponieważ te 21 milionów będzie wyprodukowanych czy osiągniętych w 2140 roku, więc pewnie nie na, za naszego życia, ale to właśnie powoduje, czyli bezpieczeństwo, anonimowość, brak centralnego zarządzania, brak centralnego sterowania, dostępność z każdego miejsca w świecie, brak pośredników, brak e, e, płacenia za to, że możemy, że, możemy, e, że możemy korzystać z naszych pieniędzy. Czyli Bitcoin pozwolił na dał początek stworzeniu alternatywy, czyli stworzeniu takiego, Sposobu zapłaty za coś, co nie jest pieniądzem zwykłym, czyli daje tak naprawdę nam wolność i niezależność, ponieważ jest oparty na zupełnie innej technologii. Absolutnie przeciwstawnej obecne, obecnie stosowanej, zcentralizowanej yy, yy, historii internetu, który ma, który ma miejsce wcześniej, w poprzednim chyba yy, yy, nagraniu mówiłam o tym, że yy, tak naprawdę jesteśmy w rękach czterech firm: Google, yy, Facebook, Twitter i Amazon. I to oni rządzą, i oni dyktują stali się bogami wręcz. Internet, trzeciej generacji, internet zbudowany na blockchain zabierze im tą władzę. Nasze dane nie będą już, już, już zależały i nasze ruchy w internecie nie będą zależały od ich serwerów. I to jest ta dobra wiadomość. E, myślę, że. Ci wszyscy, którzy nadal nieufnie podchodzą do kwestii Bitcoin czy kryptowalut, że to się bierze z, z braku wiedzy. I myślę, że jest to zrozumiałe. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, jeżeli nie wiemy, jak co, coś działa, jeżeli nie, nie jesteśmy w stanie sobie zwizualizować pewnych rzeczy lub pomyśleć trochę dalej, trochę bardziej naprzód, to wtedy, czyli z braku wiedzy, roz, bierze, się, bierze się strach. Plus oczywiście te wszystkie komentarze gdzieś tam na, na, na różnych platformach od fachowców, bo wiemy, że jest bardzo dużo różnych fachowców, też mogą powodować, albo jest bez, albo przeciwstawne, albo jedno wielkie oszołomstwo. Hurra, hurra, bitcoin! To jest kapitalna sprawa, albo dajcie spokój, to jakieś szemrane, to w ogóle nie wiadomo skąd to się bierze. Dlatego ani jedna, ani druga opcja nie, nie służy temu, żebyście, żeby przeciętny człowiek mógł zdobyć rzeczywistą wiedzę na temat, na temat kryptowalut jako takich, nie bójcie się tego, to jest po prostu technologia. Technologia, której ludzie zgodzili się co do tego, że nadadzą jej pewną wartość. Każda kryptowaluta niesie inne rozwiązania, tak jak obecnie gdzieś tam na giełdach każda firma produkuje co innego, w zależności od wartości, co ta firma, jaką ta firma, czy produkty tej firmy niosą, Taką cenę mają ich akcje. I tak samo jest z kryptowalutami. Kryptowaluty reprezentują pewnego rodzaju technologię. W zależności od tego, jako, jaki wpływ na życie ludzkie, jaką wartość etyczną, moralną, technologiczną, życiową będzie miała dana technologia, którą dana kryptowaluta, e, kryptowaluta niesie ze sobą i będzie miała dla ludzi, taką wartość, wartość będzie miała e, e, mm, tak kryptowaluta, tak. E, więc e, myślę, że naprawdę nie warto się bać. Strach zabiera nam otwartość umysłu, strach zabiera nam ochotę do tego, żebyśmy poznawali, na czym to wszystko polega. Warto szukać, warto, warto szperać, warto czytać, warto się dowiadywać. Jeżeli macie jakieś pytania, lub byście chcieli, m, abym o czymś specyficznym powiedziała, czy zrobiła nagranie, proszę zostawcie tak, taką sugestię w komentarzach na przykład. Myślę, że. To by było na, na dzisiaj wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę wszystkiego najlepszego i do następnego razu.